Uwaga! Podczas kręcenia materiału wykorzystano technologię zwaną echosondą. Zanim obejrzysz ten materiał, skonsultuj się z psychologiem oraz proktologiem. Nie odpowiadamy za problemy z zaparciami, niekontrolowaną biegunką oraz stanami zaburzeń osobowości. Oglądasz to na własną odpowiedzialność. Siemanko wszystkim, Piotr Bufo, Matka Polska, Siemanko, Łukasz Poetek. No i jesteśmy dzisiaj na Zaporówce. Już tą Zaporówkę na pewno część z Was kojarzy gdzieś tam z moich filmów. Nawet z Łukaszem byłem tutaj kiedyś, w listopadzie byliśmy wtedy. W listopadzie w zeszłym roku. Tak, jak ktoś nie widział tego filmu, to oczywiście zapraszam, gdzieś tam w karcie Wam się pojawi odnośnik do materiału z listopada. W tej chwili mamy końcówkę, no środek października można powiedzieć, drugą połowę. O. I przyjechaliśmy po Albolo. Masa drobnicy, zobaczcie ile drobnicy, jak się spławia drobnica. Łukasz podjechał łódką, za chwileczkę wrzucę do niego mandżur. Próbujemy dzisiaj za zimnymi wąsami, ale wzięliśmy sobie również przynęty pod sandały. Zobaczymy, jak sumy nie będą współpracować, to będziemy próbować połowić sandaczy. Taki dzisiaj też lajtowy odcinek. Łukasz próbuje złowić teraz jakiegoś okonia na żywca. A z żywców co wziąłeś w ogóle? Mamy krąpiki. Krąpiaki mamy? Krasie. No. Ale taki okonek by się przydał jakiś, nie? Z jeden chociaż, nie? Może tam jest. Woda fajna. Troszkę falka widzę się zaczęła robić, nie? Morka taka. Ogólnie plan był dzisiaj zupełnie inny, bo miałem być dzisiaj z Danielem na łowisku bielinek. A potem mieliśmy być z Łukaszem na Bolonce, łowić białoryb na spławikówki. Ale z racji tego, że troszeczkę się ta pogoda ustabilizowała, zresztą sami widzicie jak jest ładnie. Jedyny problem był ten wiatr, no na razie nie ma jakiejś tragedii. Stwierdziliśmy, że jedziemy na Zaporówkę i trzeba próbować, póki jeszcze te ryby gdzieś tam się pokazują i jest w miarę szansa je złowić. Także zrzucam mandżur i zaraz wypływamy. No dobra, łódeczka złodowana. Zamknąć autko. O! I wypływamy. Uciekły, chciałem Wam pokazać pierwsze wóziki, gdzie się pokazują. O! Gdzieś tam się pierwsze pokazały, tak, nie? Pierwsze były, no. O, przeszedł, patrzcie. Nie wiem, czy będzie widać. Zachodzono się i tak nie liczy, także. Zaraz Wam mniej więcej opowiem, jak wygląda nasze łowienie. Pływamy sobie z Łukaszem na dwa wędziska i szukamy na takiej głębokiej wodzie, jak tutaj. Czekajcie, ja postaram się rozjaśnić, żeby nie byście nie mieli tych... O! Widzicie, jest 16-17 metrów głębokości i te sandacze pływają w toni. 10, 11, 12 metr, 7, 8, różnie. I to są pojedyncze ryby takie pelagiczne. Łukasz je napływa. No i jak odpowiednio napłynie, to podaje ze swojej strony, chyba że ryba pokazuje się z mojej strony, nie? Bo Łukasz ma po swojej stronie też echo i patrzy na tą stronę burty, nie? Chociaż w zasadzie na każdą, bo przekręca sobie przetwornik, ale stara się pilnować swojej burty, ja sobie pływam po swojej. No i tak mniej więcej wygląda łowienie. Jak widzimy rybę, to staramy się jej poprowadzić przynętę tak, żeby zaatakowała. O kurwa, jakie fale te wlewają się do łódki. Bokiem tak. Także film jest dla osób, które nie mają nic przeciwko łowieniu przy użyciu echosondy. Ale już tak jak nagrywałem kilkukrotnie, jeżeli ktoś uważa, że to jest takie banalne i proste, zapraszam serdecznie, bo często widzę w komentarzach, ja nawet odpisuję czasami na te komentarze tym osobom, które uważają, że to jest takie banalne. Przyjedźcie, pokażcie, nagramy razem odcinek, pokażecie, że to jest takie proste łowienie. Jeżeli tak faktycznie będzie, że ryby same wskakują... O, jest ryba, patrzcie. Patrzcie, jest rybsko. Spróbuję jej podać. Czekajcie. Do przodu, ona jest ryba. Z przodu. Czekaj. Nie wiem, gdzie mam przynętę. Kurde, jest tak, wiesz, ta jaskółeczka jest taka malutka. Widzę już przynętę. Ryba jest na 11 metrze, ale odpłynęła od nas. Tu jest ryba. Z przodu. No wiem, widzę, że jest ciężko. Zwolnij trochę, Łukasz. Zobaczymy, gdzie ten. Ja muszę pokręcić przetwornikiem. Moja przynęta, ta kropeczka malutka. Tutaj o. Ale sandal gdzieś zniknął.
bentoniowy, także nie ma. No, wracając do tematu, każdego, kto tak uważa, zapraszam serdecznie na łódkę, czy to sumy, czy sandacze, połowimy i tyle. Dobra, słuchajcie, wracam do łowienia, bo naprawdę warunki są ciężkie, ciężko się tym rybom podaje, szczególnie na takiej głębokości, przy takiej fali jest naprawdę ciężko. No. Wracając do tematu samej metody wertykalnej, zwróćcie uwagę, że przy tej metodzie naprawdę tą szczytówką, tą wędką nie trzeba machać, tak jak większość ludzi uważa. Tak wygląda mniej więcej łowienie wertykalne. Ryba się pokazuje, spuszczam przynętę, ryba podlatuje. Wiadomo, że czasami trzeba gdzieś tam jakiś ruch zrobić, tak? Ale z reguły wystarczy samo spuszczenie przynęty gdzieś niedaleko ryby i jest od razu strzał. Jeśli ryba jest aktywna oczywiście, tak? Ładna ryba będzie. Widziałeś, nawet przynęta nie zdążyła do niego dopłynąć, nie? Osiem dych ma, myślisz? No, myślę, że będzie około 8 dyszek miał. Ale sandaczyk. Jęk. Piękna ryba. No i słuchajcie, wyjęliśmy tego sandaczyka, niestety rybka nie przeżyła. Za szybki kol z dużej głębokości, oczy mu wy... Niestety oczy i pęcherz pławny mu wyskoczył przez pysk. Za duże ciśnienie i rybka padła, także no tak wygląda czasami wędkarstwo. Zbyt duża głębokość, ale powiem wam szczerze, że dawno ryby już nie zabrałem, także wezmę sobie tego sandacza. Miał 73 cm. Tak. I mówię otwarcie, czy się to komuś będzie podobać, czy nie, po prostu zabiorę, dzieciaki sobie zjedzą i tyle. Wróciliśmy do łowienia sumów, ryb na razie nie widać, widzieliśmy może z 2-3 rybki dosłownie, naprawdę bardzo mało ryb widać. Próbujemy, a jeśli nie, to spłyniemy z tej głębokiej wody, popłyniemy gdzieś na płytszą i poszukamy sandacza. Także no, jeszcze chwilę się pokręcimy. Ogólnie mieliśmy jeszcze chwilowo plan, żeby pojechać na Okonie. Może jeszcze. Albo w ogóle się zawinąć i polecieć na tą bolonkę. Jest 11 godzina dopiero, także będziemy myśleć. No w każdym razie, jak plan ułożymy, to na pewno z wami się podzielimy. Mamy rybę, miejmy nadzieję, że ten przeżyje. Postaram się go trochę dłużej trzymać w wodzie. Ale nie wiem, czy to coś da w ogóle. Wziął chyba na 10 metrów. Nie wiem, postaram się go jakoś wolniej polować. Nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie. Proszę. Powinno pomóc. Staram się, ale łatwo będzie. Też stary, 2 metry od przynęty. Od razu ładowanie. Może go trzeba szybko ten, wiesz, odpiąć. Nie, no teraz oczka fajnie, bo nie rozwaliłoby ciśnienie. Ja staram się, wiesz, jak najwolniej, nie? Holować, stało, nie? Ale to też chyba nie jest tak, że każdemu wywala. Nie, no jakbyś go wyholował szybko, to pewnie by mu tego wywaliło ciśnienie. Nie, ile tam? 7 dych nie ma więcej, nie? Nie. Kolejny piękny. Czekaj, bo nie widzę. Dzisiaj dzień sandacza w takim razie. Taki 68-70, nie? Gdzieś może. Dokładnie. Mieć. Ale widzisz, popatrz, oczy pięknie wszystko jest. Tak. Myślę, że wypuścimy go i bez problemu odpłynie. No. Także widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza, jest wiatr naprawdę straszny. Na takiej zaporówce 4-5 metrów na sekundę już są bałwanki. Także warunki nie za ciekawe. Wąsów nie widać, także próbujemy łowić sandacze. Na razie mamy 2. I ten faktycznie wolniej go holowałem. I nic się rybie nie stało. No szkoda tamtego, no ale no, takie jest wędkarstwo, nie zawsze się uda rybę wypuścić. Także. Ważne, żeby wyciągać wnioski. Dokładnie tak. Daleko. O nie, no
jaka jest fala, nie? To jest naprawdę, łowienie teraz jest ekstremalne, nie? Na takiej fali. Nie jest. Ale poszedł, pizdu. Myślałem, że dojdzie przez chwilę. Mieliśmy z Łukaszem wodę, pojechaliśmy na Okonie. Tak wiało, że nie dało rady po prostu już wytrzymać. Gęby szczypią od tego wiatru, duża fala. Złowiliśmy dwa sandacze, które widzieliście. Przejechaliśmy teraz na malutkie łowisko i spróbujemy za Okonie. Rybka, można powiedzieć. Nie można tego nazwać rybą, tylko rybka. Pierwsza rybka i mamy, uwaga, z Łukaszem dzisiaj zawody okoniowe. Teraz stwierdziliśmy, że sobie połowimy zawody, tylko ty musisz wziąć pod uwagę to, że ty masz delikatny sprzęcik, tak? Do tego witka, taka drobniutka. O, a ja mam kij od 5 do 18. Bo ty będziesz łowił duże okonie. Bo ja będę łowił duże okonie, dobra. Ale bym miał teraz kurwa mamuta, zobaczysz co tej chłopie. Komórce. Nie, jest wyregulowany, nawet te kurwa palczaki wyjesz. Tak to. Ale mały. 5-3. Ile? 5-3 dzieciak. Będą się zacząć łowić. Tak, najlepiej, żeby mnie pozbyć. Chciałem pokazać. No, wódki chciałeś mi wyrzucić. 5-3 koledzy. Wędka na szczupaki, tak? Ale to bufał, to nie ma znaczenia, bufała. Ale powiem ci, brania tak niewyczuwalne są. Ledwo lewą pleciąka nagle się zużywała, wiesz? O! Takie o. Dziumbolki. Ale zabawa fajna. Puszczaj. No i zaraz, słuchajcie, łódeczka już wyciągnięta, Łukasz przegrał. Piotrek. Łukasz przegrał, sromotne baty. W każdym bądź razie nie złowiliśmy nic dużego, nie pokazywaliśmy wam tych palczaków. Wiało. Złapaliśmy ile w sumie? 20 parę ryb, nie? No. Gdzieś po 30 mniej więcej okonków. No, także dzionek udany. Szkoda tego jednego sandacza, no ale tak wygląda wędkarstwo. Nie zawsze idzie to po naszej myśli, że tak powiem, także... Staramy się zawsze te ryby wypuszczać, ale no nie nad wszystkim jesteśmy w stanie zapanować. Także słuchajcie, jeżeli film wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, odwiedzajcie kanał Łukasza, który nie istnieje. Zbiera się od roku czasu. Tak, no i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, na razie.